Zapytaliśmy radnych o ocenę decyzji prezydenta Suwałk o pozostawieniu byłej dyrektor Marii Metelskiej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czy była dobra decyzja? No, pewnie zapewne pan prezydent podjął jego zdaniem pewnie słuszną decyzję. A czy dobra? No wiadomo, każdy ma swoje jakieś tam przemyślenia. Myślę, że pan prezydent wiedział, co robi, podejmując takie powiedzmy ruchy, a nie inne. Decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Jeżeli przez jakiś okres zostało publicznie opowiedziane, że pani dyrektor źle wykonywała zadania, źle pełniła obowiązki, została wypowiedziana z pracy i po okresie upływu 3 miesięcy wypowiedzenia zostaje zatrudniona na zastępcę dyrektora, to jest decyzja moim zdaniem jest nieprzemyślana i nietrafna. I nie chciałbym się teraz w tym okresie przedwyborczym na ten temat wypowiadać. Ja myślę, że media podsumowały decyzję. Natomiast ja jako reprezentant bloku samorządowego przed wyborami nie chciałbym się definitywnie wypowiadać, ale myślę, że to rozwiązanie było nie najszczęśliwsze. Mieszane uczucia to wszyscy mają na ten temat. Trudno mówić, bo nie ma zarzutów prokuratorskich, więc nie ma winy. Z drugiej strony coś się jednak zdarzyło. A dla mnie rzeczą niewłaściwą jest to, że obok nowego szefa jest stary szef, co zawsze bez względu na okoliczności nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc ja bym takiego rozwiązania raczej nie przyjmował, ale to rzecz nie moja. Na szczęście nie ja musiałem podejmować decyzję w tej sprawie. Nieradni podejmują decyzje w zakresie obsady etatowej w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi. Ta decyzja została podjęta przez prezydenta, nie podlegała jakiemukolwiek trybowi konsultacyjnemu, rozmów i tak dalej. Mam prawo mieć wątpliwości i wiele osób je ma. Wierzę, że to rozwiązanie okaże się dobre, optymalne. Wątpliwości mam, tak jak wszyscy mieszkańcy, ponieważ dyskusja była bardzo emocjonalna. Ale z drugiej strony też miejmy świadomość, że ja nie przypominam jakichś elementów, które byłyby zarzutem. Oczywiście są wspomniane wątpliwości i jest pewnie mniej zaufania lub może być mniej zaufania niż kiedykolwiek. Moim zdaniem dobra decyzja, ponieważ uważam, że zbyt szybko została ona podjęta przez prezydenta, by panią dyrektor usunąć. Dzisiaj już wiemy, sąd zmienił swoją decyzję i też my dzisiaj wiemy, że ten chłopiec by się powiesił niezależnie od tego, czy to było w tym ośrodku, czy nie w tym ośrodku, ponieważ on pełnił rolę ojca. Dlatego, że matka się zachowała tak, a nie inaczej. I myślę, że dobrego fachowca powinniśmy trzymać. Dzisiaj jest troszeczkę, według mnie, nagonka na panią dyrektor, ponieważ ona w tym czasie ani nie pracowała, bo na zwolnieniu lekarskim ośrodek funkcjonował, ja ją znam. Jest zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących. Dlatego uważam, że to była pochopna decyzja. Decyzja jak najbardziej kontrowersyjna. Jeśli podejmuje się decyzję, że istnieją jakieś nieprawidłowości, to z pełnymi tego konsekwencjami powinno się decyzję podjąć o odwołaniu osoby odpowiedzialnej. Więc tutaj nie pochwalam tej decyzji. Co tu tym by nie odpowiedzieć? Żadna odpowiedź nie będzie właściwa, ani żadna odpowiedź tej sprawy nie wyjaśni. To jest oczywiście decyzja prezydenta, ale trzeba pamiętać o tym, że nowy dyrektor, który nam przyszedł, też otrzymuje pomocy, bo nie jest do tej sytuacji w tej pracy. I można powiedzieć również to, że pani Metelskiej w czasie tego wydarzenia też nie było w pracy, była na urlopie. Co prawda każdy dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność swojej instytucji, obojętnie czy jest w pracy, czy poza pracą, ale to jest takie, nie do końca sprawiedliwe. Decyzja była zła, tam nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Dlaczego była zła? Przede wszystkim musimy przyzwyczaić się do powrotu do normalności. Czyli szef odpowiada za działanie jednostki. I czy ja mam takie wykształcenie, czy mam doświadczenie większe, czy mniejsze, to ja za to odpowiadam. W świecie honoru jest jednoznaczne to, że jeżeli coś złego się wydarzyło pod moim skrzydłem, ja muszę wziąć na siebie odpowiedzialność. I to byłoby logiczne i tak powinno się postępować.